Cześć, witam was na moim kanale. Dzisiaj chciałem wam powiedzieć o tym, co trzeba zrobić, żeby jutro na CVC zgarnąć łatwe, szybkie 30 tysięcy punktów. Nawet jeżeli nie walczycie o zwycięstwo, to jeżeli cały wasz klan to zrobi, to zgarniecie trochę darmowych nagród, trochę darmowych zasobów, więc warto zobaczyć ten film i zrobić to, co wam tutaj będę radził. Do tego wiecie doskonale, że CVC oznacza jakieś eventy z otwieraniem szardów, więc powiem Wam, co czeka nas e, tym razem. No ale na początek, jak zgarnąć te 30 tysięcy e, 30 punktów? Otóż obecnie odbieramy rundę i jeżeli logowaliście się codziennie od początku tego eventu, to jutro, a może nawet i dzisiaj już, może, znaczy w zasadzie to już po pierwszej będzie, więc dzisiaj w nocy po resecie można odebrać rondę, ale jeżeli ją odbierzecie, zalogujecie się do gry przed startem CVC. Wtedy niestety, ale te 30 tysięcy punktów przepadnie. Więc co można zrobić? Najprościej jest po prostu rano nie logować się do gry. Między, między pierwszą w nocy, a 10 rano. O 10 rano e, startuje naszego czasu, startuje CVC. I wtedy po dziesiątek się zalogujecie, no to będziecie mogli pierwsze co to odebrać? Odebrać rondę i dostaniecie z miejsca 30 tysięcy punktów. No, a jak to wygląda? Jeżeli przejdziemy tutaj do CVC na klanowe nagrody, no to zobaczcie sobie, jak to będzie wyglądać w przypadku klanu na pierwszym poziomie. Jeżeli wszyscy, wszystkie 30 osób odbierze rondę w na CVC to zgarniecie 900 tysięcy punktów, i jak to wygląda, jeśli chodzi o milestone'y to całe wszystkie już są zrobione. 600 tysięcy punktów potrzeba, więc tak naprawdę 20 osób tylko musi odebrać. Więc, jeżeli nie macie pełnego klanu, na przykład, no to 20 osób może odebrać, i już te nagrody macie skończone. A przy okazji macie szansę powalczyć o te główne nagrody. Tutaj 30 tysięcy punktów, no. Tutaj to tu pierwszy milestone nawet jeszcze nie jest osiągnięty, ale przy normalnym graniu już na pewno coś uda się zgarnąć. znaczy to jest na mój poziom patrzę. Na poziomie na poziomie pierwszym jak ktoś jest, no to już ma milestone czwarty. Milestone czwarty ogarnięty. A jeżeli chodzi o klonowe nagrody, tutaj no to 900 tysięcy daje nam już milestone piąty na najwyższym poziomie i o tyle jesteśmy bliżej Wszystkich nagród. Dodatkowo, jeżeli walczycie o zwycięstwo, jeżeli Wasze klany walczą o zwycięstwo, to musicie założyć, że klan, z którym będziecie walczyć, zrobi dokładnie to samo i wszyscy odbiorą e, rundę właśnie w trakcie CVC i zgarną 900 tysięcy punktów. Więc nie chcecie być na dzień dobry, w plecy prawie milion, no to przypilnujcie, żeby każdy zalogował się w odpowiednim czasie i odebrał rundę właśnie. Kiedy CVC będzie aktywne. No więc to tyle dodatkowo, co jeszcze warto tutaj zwrócić uwagę. Można sobie pójść i kupić sobie już refile na TakTim Arena. To jest jeden z naprawdę dobrych sposobów TakTim Arena na to, żeby nabijać sobie punkty. Ustawcie sobie jednoosobową obronę, jeżeli tego nie robicie. Masowo ludzie to robią w trakcie TakTim. No i można kupić sobie dodatkowe refile. Tutaj warto robić to dzień wcześniej, dlatego że każdy kupiony zwiększa cenę kolejnego zakupu. Więc możecie już dzisiaj sobie 2-3 kupić, i jutro będziecie mieć już tańsze do wykorzystania. Jutro możecie znowu startować z kupowaniem od 15 gemów. Od 15 Akurat tym razem tego nie ma, ale pamiętajcie, jeżeli mamy super rates gdzieś działające, to wtedy nie można z tego korzystać, ponieważ mimo, że wykorzystujemy dwa razy więcej energii dostajemy dwa razy więcej nagród w dungeonie, to to nie liczy się podwójnie do CVC, to jest coś o czym warto pamiętać, akurat teraz nie mamy super raids na, na dungeony mamy drop fever, gdzie mamy potrójne po szanse na regeneration tutaj, ale to, to niczego nie zmienia, to nie przeszkadza ciągle wykorzystujemy mamy jedną walkę 20 punktów energii standardowo. Okej, okay. no więc to jeśli chodzi o dodatkowe punkty. No a teraz pomówmy o tym, jak będzie wyglądać 10X, ponieważ 10X mamy e, tym razem, nie ma żadnych podwójnych, znaczy podwójnych, nie pamiętam, żeby były. Nie ma żadnych gwarantowanych czempionów Extra Legendary Event, nic takiego, klasycznie 10X. No i to będzie 10X związane z Sacred, sacred Order. Tradycyjnie pierwszego dnia będzie to 10x na czempiona Affinity, czyli będziemy mieć szanse większe. na traf Jeżeli już trafimy legendę z Ancient albo z Sacreda, to będzie to e, większe szanse na tego czempiona i będzie to nowy czempion. Korvis The raptor, Oto ten pan. Staty bardzo fajne. Obrażenie oparte na defensie I co on nam tutaj daje? E, na A1 atakuje jednego przeciwnika. Mamy tutaj dosyć. Wysokie szanse na decrease attack na dwie tury. Na dwa atakuje wszystkich dwa razy. Pierwsze uderzenie y, wydłuża czas trwania y, debuffów na przeciwnikach o jedną turę. Drugi zwiększa czas trwania buffów na naszych championach. Bardzo fajny ruch. Trzy tury cooldownu. No i możemy wydłużać debuffy przeciwników. Zwiększać czas trwania naszych buffów. Bardzo mocny ruch. A dwa kolejne AOE. Znowu dwa razy uderza. Każde uderzenie ma 100% szans na wrzucenie dwóch poisonów. Przed atakiem umieszcza poison sensitivity. Nie, przepraszam, po ataku umieszcza poison sensitivity na przeciwnikach, którzy mają na sobie dwa lub więcej poisonów. Tutaj mamy cztery tury cooldownu po wyksiążkowaniu i na koniec obniża obrażenia. Za strony przeciwników, którzy mają na sobie Poison o 5% Za każdy Poison do 25%, czyli o 25% można zmniejszyć obrażenia, które otrzymujemy Na klasycznym Kanonbosie świetny czempion, ale też potrafi solować Dungeony, bardzo fajny czempion Na koniec jeszcze mamy Aure, zwiększa defense we wszystkich miejscach o 30% Jakże to jest Corvis Pierwszego dnia, a drugiego dnia tradycyjnie będziemy mieć czempiona Void, i tym czempionem będzie Cardial. Jedna z najlepszych legend w całej grze. Bardzo dobre staty. Na A1 atakuje jednego przeciwnika i leczy wszystkich naszych czempionów o 7,5% ich max HP. Bardzo dobry heal na A1. To się bardzo przyda na nowym, na nowym bosie, Tam leczenie będzie bardzo przydatne. Dodatkowo wrzuca True Fear na jedną turę, jeżeli cel jest z frakcji Demon Spawn, Undead Horde albo Knight Revenant. Bardzo dobry A1. A2 usuwa wszystkie debuffy z wszystkich, e, z wszystkich naszych championów. Wrzuca na nas Block Debuffs i Revive on Death na dwie tury, i tego Revive on Death nie można usunąć. I to również będzie bardzo dobry ruch na nowym bossie, ponieważ Revive on Death będzie tam bardzo przydatne w momencie kiedy boss użyje tego swojego bardzo potężnego uderzenia który ignoruje Unkillable, ignoruje Block Damage ignoruje 100% defensu i chyba jeszcze Shield ignoruje, o ile dobrze pamiętam no więc bardzo ciężko będzie to przeżyć, Revive on Death będzie tam super przydatne A3 umieszcza Increase Crit Rate i Increase Crit Damage na naszych czempionach, na dwie tury a potem mamy ally atak I tutaj wszyscy idą To jest bardzo rzadkie w tej grze, że wszyscy yy, Wszyscy atakują mnie Określona liczba championów Obniża cooldown tego skillu O jedną turę, jeżeli e, Zabije przeciwnika y, Tym atakiem 4 tury cooldown, no oczywiście Na samym bosie yy, Ta redukcja się nie przyda Bo jak go zabijemy, no to już jest koniec walki Ale do zadawania obrażeń na pewno się przyda. I jeszcze na koniec mamy passive. Otrzymujemy 20% mniej obrażeń od, od przeciwników z Demon Spawn, Undead Hordes albo Night Revenant. I za każdym razem, kiedy jeden z naszych atakuje, to kardiel ma 15% dołączenia do tego ataku i wtedy będzie używał swojego A1, gdzie ponownie może. Znaczy, nie może. Po prostu nas leczy. A jeżeli mamy CC w jednym teamie, to wtedy zawsze się do tego dołącza. Na koniec, jeszcze w Aura zwiększa speed we wszystkich miejscach o 19%. Także Kardial. generalnie, jeden z lepszych championów w całej grze, a na nowego bossa, będzie też bardzo bardzo dobry. Więc akurat w przypadku Voidów, te 10x ma jeszcze jakieś szanse. W przypadku championów Affinity, przez to jakich dużo jest. Te szanse są tak mizerne, że generalnie odradzam 10X i polecam trzymać szardy na podwójne szanse. Zatem to wszystko z mojej strony. Pamiętajcie, nie logujcie się przed 10 rano, jeżeli chcecie zgarnąć 30 tysięcy punktów do CVC za rundę. No i później mamy 10X, ale moje zdanie na ten temat już znacie. Dajcie znać, czy będziecie otwierać szardy, czy jednak trzymacie je na lepszy moment. A ja już się żegnam. Mówi do Was Samael. Cześć.